Od jutra zamknięty dla ruchu będzie fragment drogi krajowej 94 od ulicy Gliwickiej w Pyskowicach do skrzyżowania z ulicą też Gliwicką w Boniowicach. Utrudnienia na tym fragmencie potrwają około 6 miesięcy. Karolina Komada. Firma Strabag Infrastruktura Południe rozpoczyna pracę na 12-kilometrowym odcinku DK94. Łączny koszt rozbudowy to ponad 160 milionów złotych, a przewidziany koniec inwestycji zaplanowany jest na październik przyszłego roku. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowane 28 skrzyżowań, zaczynając od tego w Pyskowicach. Dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony jest to spory objazd, bowiem kierujemy na autostradę A4 i DK81 A1, więc kilkudziesięciokilometrowy objazd. Natomiast dla pojazdów osobowych ten objazd jest już krótszy. No i oczywiście ruch lokalny jest dozwolony, dojazd do posesji, no oczywiście z zachowaniem zasad i organizacji ruchu występującej na budowie. Objazd dla pojazdów osobowych wyznaczono przez miejscowości Łubie, Księży Las i Kamieniec.